Szanowni Państwo, jak pewnie dowiedzieliście się już z plakatów, że z dzisiejszym dniem, czyli z tym koncertem, tą rocznicą odejścia Jana Pawła II, chcemy tutaj taką powołać inicjatywę oddolną. Chcemy postarać się o sprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła do kościoła parafialnego w Wąchocku. O szczegółach będziemy jeszcze informować. Drodzy Państwo, chciałbym tylko sprostować, bo już doszły takie słuchy, że będziemy te relikwie kupować. No nie, oczywiście, że nigdzie nie jest powiedziane, że kupujemy, bo relikwii się oczywiście nie kupuje, ale trzeba sfinansować sprowadzenie. Trzeba kupić piękny, złoty relikwiarz, w którym będą przechowywane. Trzeba znaleźć miejsce w kościele, trzeba uzyskać pozwolenia, trzeba to zainstalować. Także jest na co wydawać pieniążki. Mam nadzieję, z tego co rozmawiałem już tutaj dużo z ludźmi w Wąchocku, wielu ludzi jest przychylnych tej inicjatywie, że chcieliby, żeby w naszej parafii były relikwie błogosławionego Jana Pawła. Więc ten pomysł rodził się już od dość dawna, ale teraz zdecydowaliśmy, że teraz zaczniemy. Postanowiliśmy sobie, że maksymalnie do 10. rocznicy, czyli postanowiliśmy sobie, że 2 lata sobie dajemy na to, żeby to wszystko ładnie zorganizować. Jeśli się oczywiście uda wcześniej, no to doskonale. A jeśli nie, to mam nadzieję, że z pomocą Bożą i parafian uda się ten projekt zrealizować, ten pomysł, tą ideę. Szanowni Państwo, no jak cóż, jak Państwo widzicie, ojciec proboszcz jest z nami, oddaję mu głos. To nie jest nasz wymysł, to wszystko jest w porozumieniu z parafią, z ojcem proboszczem. Oddaję głos ojcu proboszczowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Bardzo się cieszę. Nie tylko oddolna, ale już jest i odgórna inicjatywa. Także ojciec Opat, prezes Krakowa, tam rozmawia na szczeblu kardynalskim, aby to było dopięte na ostatni guzik. Atrofuję od swojego nazwiska. Bardzo się cieszę. I ojciec święty, błogosławiony Jan Paweł II, gdyby mógł teraz przemówić, to pewnie by wszystkim podziękował za obecność, i bo ta obecność jest jakimś echem jego słów wtedy, gdy byliśmy trochę młodsi. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. I to jest takie, jak tu już było powiedziane, 8 lat wymagania od siebie, aby uczcić tą rocznicę, aby jeszcze raz wspomnieć to całe bogactwo miłości, postawy, osoby, która nam została podarowana przez Pana Boga i rozsławiła naszą ojczyznę na całym świecie. Wspominając więc dzisiaj błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II, myślę, że jesteśmy tutaj w takim elitarnym gronie, dla którego modlitwa nie jest czymś obcym. Dlatego rozpocznijmy nasze to spotkanie taką krótką modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski, abyśmy umieli podjąć całe dziedzictwo, które zostawiłeś nam przez błogosławionego Jana Pawła II. Abyśmy umieli wymagać od siebie miłością tę miłość przekazywać innym. Dlatego pokornie Cię prosimy, wołając: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Błogosławiony Janie Pawle II, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dziękuję, proszę usiąść. Życzę wszystkim, aby ten koncert był nie tylko wspomnieniem, ale także taką rozkoszą duchową, zachwytem i mobilizacją do tego,
aby od siebie wymagać, by miłość była do nas coraz doskonalsza i tak jak mówił święty Franciszek, a teraz przez papieża obecnego jest on ciągle przewoływany, że mówił, miłość nie jest kochana, wspominając o Chrystusie. I gdyby Jan Paweł II teraz mógł to przemówić, myślę, że również by tak powiedział, miłość nie jest kochana. Gdy jest kochana, to w nas, my wszyscy wzrastamy duchowo, bo wyrastamy z tej miłości i brak tej miłości sprawia, że jesteśmy mali. A kochana miłość w Chrystusie sprawia, że wszyscy wzrastamy. Życzę więc tego wzrastania poprzez dzisiejszy koncert i te estetyczne przeżycia. Szczęść Boże.